wszystkich, moi drodzy. Znajdujemy się pod Wrocławiem. Wczoraj tutaj przylecieliśmy, zostaliśmy na noc. Także myślę, że warto skorzystać z tej okazji i wyskoczyć do centrum miasta, zobaczyć, co ma ono do zaoferowania. We Wrocławiu nigdy na dłużej nie byłem, także nie wiem, co za bardzo oglądać. Ale zostawimy samochód na parkingu i zrobimy małą rundkę. Także może coś ciekawego Wam nagramy. Może się Wam to przyda, jeżeli kiedyś tutaj będziecie. A więc do zobaczenia w Wrocławiu. Zatrzymaliśmy się w parkingu Nowy Targ. Podziemny parking, 3 piętra w dół i idziemy w centrum, w stronę miasta. Myślę, że dobra lokalizacja. Ogólnie cena parkingu to jest 8 bądź 9 zł za godzinę, także też myślę, że znośnie. A biorąc pod uwagę, że będziemy tutaj tylko godzinę, dwie, to nie jest tak źle. Idziemy oglądać miasto. Kierujemy się w stronę Starego Miasta. We Wrocławiu myślę, że będzie to odpowiedni punkt odniesienia. I stamtąd się zastanowimy gdzieś dalej. Jest bardzo wczesna godzina, poniedziałek rano, wpół do 12, także dlatego tu wszystko jest puste póki co. Wszyscy są w pracy, nikt na razie nie idzie do ogródków piwnych, ale domyślam się, że ta ulica jest raczej pełna wieczorem. Także wydaje mi się, że ten właśnie budynek jest ratuszem miasta i tutaj mamy stary rynek. Przejdziemy go jeszcze naokoło i zobaczymy, co tu mamy ciekawego. Mapy nie pokazują, że to jest stary rynek jeszcze, ale wydaje mi się, że mapy są w błędzie. Pójdziemy tak samo w te miejsce, które pokazuje nam mapy i zobaczymy.
A więc to właśnie jest to mapowe Stare Miasto. Także wszystko kręci na około ratusza. A więc rynek zaliczony. Myślę, że jest to rzecz numer jeden, którą trzeba tutaj zobaczyć. Następnie pójdziemy, jeszcze nie wiem gdzie, muszę zobaczyć Google'a. Myślę, że skonsultuję się z koleżanką, która tutaj mieszka. Pozdrowienia, jeżeli nas ogląda Sandra. I od niej dostaniemy jakieś pomysły, gdzie to można iść w pobliżu. Pamiętajcie, że mamy tylko godzinę, dwie, także będzie to taki bardzo szybki tour. Oficjalnie godzina 12.
Widzę, że Ato Ramen tak samo ma swój oddział we Wrocławiu. Super. Jest to mój ulubione miejsce na ramen. Zazwyczaj jestem w Łodzi. U nich tanio i naprawdę pysznie. Polecam Ato Ramen. Naprawdę tu jest tak wiele małych takich alejek, małych uliczek do nagrywania, że nie wiem, którą nagrywać. Co odłożę kamerę, to oczywiście muszę ją wyciągać. Jesteśmy nad rzeką. Idziemy do baru na szybkiego drinka. Bar o nazwie Barbarka. Z polecenia podobno warto zaliczyć. Także tam się właśnie wybieramy. Wrocław naprawdę wygląda ładnie, ku memu zaskoczeniu. Cieszę się, że zdecydowaliśmy się jednak tutaj przyjechać, zamiast jechać prosto do domu. Było warto. Taka mała historia na temat tutaj tych kudek na tym moście. Widzicie, że jest tutaj ich teraz kilka. Ten most kiedyś był cały w kutkach, naprawdę, i podobno musieli je wszystkie zjąć, bo praktycznie się zapadał. Nie wiem, ile jest w tym prawdy, czy nie, ale słyszałem, że to był słynny most, który wisiało dużo, dużo kutek i musieli je wszystkie usunąć. Myślę, że to właśnie tutaj zatrzymamy się na szybkiego drinka.
co za niesamowite miejsce, żeby ukryć się trochę od słońca i napić czegoś orzeźwiającego. Prosto nad rzeką. Super. Spokój, cisza. Zaraz po drinku będziemy wybierali się na najstarszą zabytkową część Wrocławia, która nazywa się Ostrów Tumski. Pozwólcie, przeczytam wam frazę z Wikipedii. Najstarsza zabytkowa część Wrocławia, która powstała na ówczesnej wyspie na obszarze przepraw na Odrze w okolicy ujścia rzeki Oławy. Rzeka, rozganiając się na liczne odnogi, utworzyła tu wyspy. Obecnie Ostrów Tumski nie jest już wyspą. Także myślę, że jest to miejsce, w którym spotkamy jak najwięcej zabytkowej architektury. A więc zapraszam do zwiedzania. Zbliżamy się do tego Ostrowa Tumskiego. Już widać jakąś zabytkową architekturę, ale to jeszcze nie tutaj. Musimy przejść przez tak zwany Most Tumski. Przechodziliśmy obok następnego kościołu. Także pomyślałem, że pokażę wam tylko z zewnątrz na szybko, jak to wygląda. Wszystkie są w miarę podobne, ale naprawdę w Polsce mamy tego sporo. W związku z tym, że jest to chrześcijańskie państwo i ludzie tak naprawdę nadal praktykują religię. A więc dokładnie przed nami mamy Ostrów Tumski i most do niego prowadzący. Także zobaczymy, co tam znajdziemy. Ale jestem pewny, że będzie wyglądało to ładnie, bo już stąd widzę jakieś stare budynki i oczywiście kościoły, wieże i tak dalej.
Ten kościół wygląda na miarę fajny, taki duży. Także myślę, że wejdziemy do środka. Czemu nie? Wygląda prawie jak Sagrada Familia w Barcelonie. Duży kościół, niestety tutaj widzę, że są jakieś prace wykonywane. Rusztowanie jest rozłożone, także psuje to jednak widok tego. Ale cóż, kościół jest naprawdę ładny i jest wielki. Ależ tu jest ładnie, naprawdę architektura jest przepiękna. Słuchajcie, bardzo powoli zmierzamy w stronę parkingu. Tak jak wspomniałem wcześniej, to jest tylko wycieczka na 2 godziny, także szybkie spojrzenie na Wrocław. Jeszcze po drodze może wejdziemy do jakiejś galerii handlowej, bo jest niedaleko. Wiem, że galerii to nic ciekawego, ale żeby wszyscy nie myśleli, że Wrocław składa się tylko z kościołów i zabytkowych budynków. Także zatrzymamy się w galerii i następnie jedziemy do domu. Wejdziemy do galerii handlowej tutaj. Zobaczymy, jak to wygląda.
Słuchajcie, jeżeli galeria handlowa, to trzeba zrobić takiego, zaliczyć takiego loda. To jest średni, także nie wyobrażam sobie, jakie duży byłby duży. Naprawdę dobry. Słuchajcie, my już idziemy na parking, odbieramy samochód, jedziemy do domu. Myślę, że zapewniłem wam wystarczająco miejsc do zobaczenia, jeżeli macie tylko 2 godziny we Wrocławiu. Także polecam wszystko, było bardzo ładnie. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Jeśli tak, to poproszę was o zostawienie lajka, komentarza, jeżeli chcielibyście przekazać mi jakąś wiadomość. I oczywiście proszę bardzo o subskrypcję kanału, co bardzo będzie pomagało mi w jego rozwoju. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.